Brawo. No nie, no, w trybie sprostowania... Panie marszałku, w trybie sprostowania przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości absolutnie miał możliwość zabierania głosu w momencie, kiedy dyskutowaliśmy nad projektem na Komisji Ustawodawczej. Dzisiaj była tylko kontynuacja dyskusji i omawianie poprawek przez Biuro Legislacyjne. I też muszę jedną rzecz powiedzieć. Tak, okazuje się, że dzisiaj o godzinie 16:45 dopiero dokonano aktualizacji, bo na wcześniejszych sprawdzeniach, bo ja sobie sprawdzam stronę RCL-u, tego obowiązku wcześniej nie dokonano. Tak jak powiedziałem, wcześniej była informacja o uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych. Oczywiście rodzi się tylko jedno pytanie. Jeżeli państwo popierali te propozycje kierunkowo, mając swój projekt, to dlaczego na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej przedstawiciele resortu byli przeciwni w ogóle idei propozycji czy właściwości naprzemiennej, czy opłaty stałej? Dziękuję. Dziękuję, panie senatorze. Bardzo proszę, pan senator.